Nazywam się Rafał Ośterowicz, mieszkam w Poznaniu, jestem weganinem, jeżdżę na rowerze, zbieram winyle i lubię rysować. Mój Facebook to Tumeny Skals, co oznacza zbyt wiele czaszek. Oczywiście ta nazwa nie jest przypadkowa, ale nie oznacza to, że rysuję tylko i wyłącznie czaszki. Rysować zacząłem w liceum, ale robiłem to tylko i wyłącznie hobbystycznie, nie wiązałem z tym swojej przyszłości. Z wykształcenia jestem polonistą. Przez kilka lat pracowałem jako nauczyciel języka polskiego w poznańskim gimnazjum. Rysuję na poważnie od 8-9 lat. Zaczęło się od projektowania wzorów dla zespołów znajomych. Ci znajomi polecali mnie innym znajomym i tak nawiązałem pierwsze kontakty z zespołami z zagranicy. Oczywiście internet pomógł mi w tym bardzo. To były czasy jeszcze, kiedy popularny był MySpace. Dopiero później dzięki Facebookowi zdobyłem kolejne kontakty. Z czasem tych kontaktów miałem coraz więcej i to doprowadziło mnie do takiej sytuacji, że mogłem zaprojektować wzory dla Michaela Jacksona, Lady Gagi czy One Direction. Zwykle projektuję wzory dla zespołów grających ostrą muzykę. Tutaj moim faworytem jest zespół Slayer, z którym współpracuję od kilku lat. Praca dla Medicine była dla mnie czymś nowym, ponieważ pierwszy raz zostałem poproszony o stworzenie tak dużej, spójnej kolekcji. W tym wypadku było to aż 20 wzorów. Głównym motywem kolekcji są zwierzęta, ale oczywiście pojawiają się one w kontekście moich ulubionych czaszek. Oprócz nich sporo jest elementów roślinnych, ornamenty, czyli to wszystko, co najbardziej lubię rysować.